Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć tutaj w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w przystanku Historia pana doktora Witolda Bagińskiego. Dzień dobry. Specjalistę od Departamentu Pierwszego, w ogóle od służb wywiadowczych okresu PRL-u. No, to może od razu... Temat jest, proszę Państwa, szkoła szpiegów, bo będziemy mówili o starych kikutach. Zresztą taka jest obiegowa czasami rozmowa między dziennikarzami, że używa się nazwy nie Departament Pierwszy, ale kikuty, że o, ten to kikuty. O danej osobie, danym osobniku, który chociażby jest absolwentem kursu. Ale rozszyfrujmy skrót OKKW. OKKW to jest ośrodek kształcenia kadr wywiadu, przynajmniej oficjalnie, to znaczy jest to szkoła wywiadu założona w latach 70., konkretnie w 72 roku, ale co ciekawe, w części oficjalnych dokumentów również ten skrót bywa rozwijany jako ośrodek kształcenia kadr wywiadowczych i wydaje mi się, że po prostu te obie nazwy od pewnego momentu traktowano na równym poziomie, równie często je podawano. W każdym razie to była najważniejsza szkoła wywiadu chyba w jego historii, najbardziej sławna, to już na pewno. No i podobno, jak już została, jak pierwszy rocznik przyszedł, o pierwszy kurs uruchomiono 4 października 1972 roku. No proszę bardzo, w 2022 było 50-lecie. Jakoś przeoczyłem ten fakt. Podobno też bardzo prestiżowa. Znaczy prestiżowa i też bardzo luksusowa, może tak. Tak, ośrodek w Starych Kikutach to był ośrodek, który był zbudowany w sposób bardzo nowoczesny, jak na ówczesne czasy. I tutaj nie wiem, czy już zaczynać od opisu, jak go budowano, ponieważ no to samo w sobie jest bardzo interesującą historią. Natomiast a zaraz do tego przejdziemy, panie doktorze. O wyposażeniu możemy powiedzieć tak, że oprócz dobrze wyposażonych sal dla wykładowych, tam między innymi była taka specjalna sala, gdzie uczono kwestii związanych z tak zwaną techniką operacyjną, czyli laboratorium fotograficzne. Było też takie miejsce specjalne do nauki języków obcych, wówczas bardzo nowoczesne, wyposażone w różnego rodzaju magnetofony, potem pojawiła się tam i telewizja. Do tego wszystkiego słuchacze byli bardzo dobrze żywieni. Mieli tam do swojej dyspozycji różnego rodzaju obiekty sportowe, z których możemy mieć basen, korty tenisowe, boisko, był też taki tor przeszkód specjalny. W każdym razie tych różnych, umownie mówiąc, atrakcji było tam całkiem sporo, natomiast obiekt pełnił też funkcje, można powiedzieć, strategiczne dla wywiadu, dlatego że gdyby wybuchł konflikt zbrojny i zaszła konieczność ewakuowania się z Rakowieckiej, to w Starych Kikutach przewidziane było tak zwane stanowisko kierowania numer 2, czyli SK2, ze względu na to, że tam po prostu zbudowano schron. Schron, który był zaopatrzony w własne ujęcia wody, własną instalację sanitarną, także tam można było po prostu w razie ewentualnej wojny prowadzić, kontynuować prowadzenie działalności wywiadowczej, w sensie kierowania nią. Także to był teren pod tym względem, można powiedzieć, że wyjątkowy. Istotne i ważne technikalia, które pan doktor nam tutaj przybliżył, czy o nich opowiedział. No dobrze, ale jaki był w ogóle koncept polityczny, że to wszystko tak się zmienia w latach 70. Pan profesor Zbigniew Siemiątkowski w swojej książce Wywiad cywilny a władza mówił o takim nowym rozdziale w służbach PRL-owskich ówczesnego czasu, który nadchodzi wraz z przyjściem do władzy ekipy, w której znajduje się jako szef MSW Franciszek Szlachcic, wcześniej funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Tak, aczkolwiek koncepcja w ogóle zmian to są czasy nieco wcześniejsze. Tutaj po pierwsze należy nadmienić, że szkolenie takie stacjonarne w szkole wywiadu prowadzono do początku lat 60. Jesienią 61 roku zakończono tę formę uczenia funkcjonariuszy, czyli w grupach w ośrodku. A gdzie uczono wcześniej? Tak, w Departamencie Pierwszym MSW, czyli już mówimy o tych czasach
od 56 roku. Zaczęto uczyć w dworku Ksawerów, to jest niedaleko stacji metro Wierzbno dzisiaj. Taki bardzo sympatyczny pałacyk, dworek, to się również nazywało. Dzisiaj tam się mieści część Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków. A oprócz tego jest też taki budynek, w którym dzisiaj jest Wydział Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i to była druga część tego ośrodka szkoleniowego. Tutaj warto dodać, że do 1963 roku w sąsiadującym z tym obiektem gmachu Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, te skrzydła od Wielickiej, zajmował wywiad, w związku z czym cała ta okolica była okolicą resortową. Natomiast w roku 61, to był ten ostatni kurs z tych, które robiono, jak chodzi o grupy. I potem postawiono na naukę w trybie indywidualnym. Po pierwsze na szkolenie pracowników całkowicie w ogóle nowych. To byli częstokroć ludzie, którzy mieli pracować na stałe poza centralą wywiadu, czyli tak zwana grupa oficerów, czy też pracowników drugiej linii. Natomiast oprócz tego ściągano do wywiadu oficerów z innych jednostek. Dzięki temu, że w wywiadzie znalazł się Mirosław Milewski, mam wrażenie, że pociągnął za sobą całą grupę oficerów kontrwywiadu, którzy wylądowali w Departamencie Pierwszym i ich szkolono w trybie indywidualnym. Także oni z jednej strony wykonywali normalne zadania służbowe, a z drugiej strony przechodzili szkolenie. No i pod koniec lat 60. pojawił się pewien problem, dlatego że zaczęło brakować nowych kadr, a jednocześnie zachodziła coraz bardziej było widoczne, że trzeba będzie zacząć dbać o to, żeby ta rotacja kadr nie została w pewnym momencie przerwana. Te zwolnienia, które miały miejsce w drugiej połowie lat 60. były na różnym tle. Funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego zostali w większości zwolnieni już wcześniej, na początku dekady lat 60. Tutaj niewątpliwie miała na to wpływ polityka kierownictwa resortu i Mieczysława Moczara. Natomiast później zaczęto się pozbywać funkcjonariuszy, których uznano za takich, powiedzmy, którzy się w jakimś sensie już wyczerpali. To znaczy oni już bardziej odcinali kupony od dawnej sławy i dawnych osiągnięć. Powiedzmy, że w tych nowych realiach nie pracowali już w pełni efektywnie. A z drugiej strony no, niektórzy po prostu w naturalny sposób ze względu na wiek przechodzili na emeryturę. W związku z czym należało wznowić szkolenie. I taki kurs zorganizowano ponownie w Ksawerowie w latach 68-69. Potem była przerwa i potem był kolejny kurs, 71-72, również w tym miejscu. I to był zresztą ostatni kurs, który się tam odbył. I od końca lat 60. zastanawiano się, co zrobić z tym problemem, ponieważ wyglądało na to, że jeżeli się w porę nie zacznie o tym myśleć, i to nawet niekoniecznie chodzi o sam wywiad, w ogóle chodzi o całe MSW, jeżeli się nie zacznie w porę dbać o to, żeby zbudować, nazwijmy to, nowe pokolenie funkcjonariuszy, no to będzie realny problem już w latach 70., bo to pokolenie, które tworzyło resort, to z lat 40., tych takich starych oficerów UB, że oni już po prostu ze względu na wiek z resortu znikną. I w tym kontekście pojawiła się cała koncepcja zreformowania resortowego szkolnictwa, którego głównym filarem była Wyższa Szkoła Oficerska w Legionowie. To była taka szkoła dla SB-ków i dla milicjantów. Tam uczyli się też niektórzy oficerowie, którzy potem trafili do wywiadu. Natomiast sama ta szkoła nie przygotowywała do służby w wywiadzie. Ona po prostu uczyła fachu operacyjnego, czasami takiego nawet bardzo konkretnego, jak był potrzebny w służbach obserwacyjnych czy takich różnych pomocniczych. W każdym razie, w wywiadzie ta koncepcja, żeby zbudować własny ośrodek szkoleniowy, całkowicie nowy, pojawiła się już pod koniec roku 70. I ze względu na ówczesne założenia obronne, jak to się mówiło, PRL, chodziło o to, żeby ten ośrodek znalazł się po właściwej stronie Wisły i dlatego znalazł się na Mazurach. Tutaj po prostu mówię, te względy strategiczne o takich sprawach przesądzały. A druga... Czy to prawda, że tam była stanica ZHP? Tak, tak. W tym miejscu, które wybrano nad jeziorem Starokiejkuckim, było takie miejsce dla harcerzy, taka baza chyba do jakichś biwaków czy czegoś tego typu. Tam było parę obiektów, z których w sumie chyba wszystkie rozebrano. I
Na początku całą tą inwestycję miał poprowadzić Departament Inwestycji MSW, bo to była taka struktura, która istniała w resorcie, ona była od różnego rodzaju budownictwa, także mieszkaniowego. Natomiast samą, że tak powiem, pracę miała wykonać firma Spisza, normalna firma budowlana. Natomiast okazało się, że terminy, jakie przedstawili, w związku z tym harmonogramem, jakie MSW chciało zrobić, były po prostu nie do zrealizowania. I postanowiono, jak to w PRL, zadziałać na własną rękę i oparto się na żołnierzach nadwiślańskich jednostek wojskowych MSW, czyli takich po prostu ludziach, którzy już byli funkcjonariuszami, w związku z czym kwestia, nazwijmy to, dopuszczenia ich do tego rodzaju budowy była jednak czymś zupełnie, dużo bardziej naturalnym niż kogoś zupełnie z zewnątrz, który nie powinien mieć do czynienia z obiektami o charakterze, jakby nie było strategicznym. No i ta budowa była przewidziana w taki sposób, żeby już jesienią 72 mógł się ten kurs zacząć. On się zaczął z pewnym opóźnieniem, dlatego że prace wykończeniowe jeszcze troszeczkę trwały i na dobrą sprawę przez cały pierwszy rok, lata 72-73, trwały jeszcze różnego rodzaju prace budowlane w ośrodku i on potem jeszcze był rozbudowywany w kolejnych latach o różne nowe elementy. Natomiast formalne powołanie OKKW miało miejsce z dniem 1 lipca 72 roku. Jego komendantem został pułkownik Dionizy Gliński, taki zasłużony oficer, który przez lata zajmował się tematyką anglosaską. Pracował i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii był rezydentem i był związany też z Wydziałem Kontrwywiadu Zagranicznego. To był taki oficer rzeczywiście z dorobkiem, można powiedzieć. No i tak jak wspomniałem, cała ta inwestycja była zrobiona w taki sposób, żeby to było coś, co rzeczywiście przeniesie to szkolenie na zupełnie nowy poziom. I tutaj jeszcze warto się odwołać z kolei do tych pozostałych szkół resortowych, dlatego że ten dotychczasowy obiekt, czyli Ksawerów, został przejęty przez Akademię Spraw Wewnętrznych, czyli taką wyższą szkołę oficerską, którą wówczas stworzono, czyli to był taki nowy byt. I ona funkcjonowała w tym miejscu aż do roku 90. A oprócz tego w ramach tej reformy to przebudowano i programy i w ogóle jakby koncepcję funkcjonowania właściwie całego szkolnictwa resortowego, łącznie ze strażą pożarną, więc w związku z czym to była cała w ogóle wielka historia. Tutaj te główne zarządzenia były podpisywane przez ministra Franciszka Szlachcica, aczkolwiek on w pewnym momencie awansował wyżej, w związku z czym część tych działań prowadził jego następca Wiesław Ociepka. Natomiast w przypadku części inwestycji, aczkolwiek nie wywiadu, pewną rolę odegrał też wiceminister, pułkownik Tadeusz Pietrzak. W związku z czym po prostu kierownictwo resortu było w to mocno zaangażowane. Z ramienia wywiadu to się główną osobą, która tutaj w tym wszystkim uczestniczyła, był ówczesny naczelnik wywiadu naukowo-technicznego, a potem wicedyrektor wywiadu Adam Krzysztoporski. Też bardzo ważny oficer, później także kierujący Departamentem III MSW. Natomiast w tym okresie, kiedy inwestycja była prowadzona, szefami wywiadu byli Mirosław Milewski, a następnie Józef Osek. I to on był tym oficerem Departamentu Pierwszego, tym dyrektorem, który szkołę otwierał. Także o nich tu należy w pierwszej kolejności powiedzieć. Ilu słuchaczy mogło być na jednym kursie? Kurs trwał od października do czerwca następnego roku. I w jaki sposób rekrutowano słuchaczy do szkoły? Po pierwsze tak, kursy na ogół zaczynały się albo we wrześniu, albo w drugiej połowie sierpnia. To oczywiście zależało od roku, bo ponieważ myśmy tych roczników mieli tutaj 18, które się odbyły, w związku z czym to się oczywiście przez te lata zmieniało. One się kończyły w czerwcu albo lipcu. To właśnie zależało od tego, jak w danym roku rozplanowano cały proces szkolenia. Część tych kursów rozpoczynała się od szkolenia wojskowego na poligonie. W pierwszych latach szkoły był to poligon w Ciechanowie, czy właściwie pod Ciechanowem, a bodajże od roku 77, aczkolwiek tutaj ta data, to powiedzmy, że to by jeszcze trzeba być może ustalić, bo z dokumentów to nie wynika jednoznacznie, szkolono w Raduczu, to jest między Skierniewicami a Rawą Mazowiecką. Tam były takie obiekty nadwiślańskich jednostek wojskowych, potem to chyba BOR przejął i tam się odbywało szkolenie wojskowe, czyli musztra i w ogóle całe, tak powiem, takie podstawowe przeszkolenia. Oczywiście niektórzy już z tym mieli do czynienia, niektórzy nawet na studiach. Natomiast to był taki, można powiedzieć, że pierwszy sprawdzian.
Tutaj warto podkreślić, że legenda dla OKKW była taka, że słuchacze chodzili w mundurach wojsk lądowych do gdzieś 83 czy 84 roku, a potem w mundurach wojsk nadwiślańskich, czyli z granatowym otokiem. W związku z czym elementem tej legendy było to, że ci ludzie będą się zachowywali jak żołnierze. I cała ta jednostka miała taką legendę. W związku z czym to szkolenie poligonowe na początku służyło temu też, żeby po prostu ci słuchacze wiedzieli, jak mają się zachować. Aczkolwiek to oczywiście też miało związek z tym, że ta jednostka byłaby mobilizowana w okresie wojny, w związku z czym też pewne nawyki należało wyrobić. Natomiast to a propos samego początku nauki. Natomiast jeżeli się cofniemy do procesu naboru, to tutaj skala przedsięwzięć, jakie temu towarzyszy, można powiedzieć, że była bezprecedensowa. To znaczy chyba nigdy wcześniej nie robiono aż tak dużego, dziś byśmy powiedzieli, castingu na oficerów. To znaczy po prostu MSW typowało różnych funkcjonariuszy, różne osoby również spoza resortu i potem poprzez kolejne etapy rekrutacji ta grupa osób zakwalifikowanych do następnych etapów się sukcesywnie zmniejszała. I to była rzeczywiście, że tak powiem, nieprosta sprawa, żeby do tej grupy głównej się załapać. Tutaj postawiono tak właśnie. Na oficerów, którzy już służyli w jakichś jednostkach SB, na ogół tych z młodego pokolenia. I tu nie chodziło wyłącznie o osoby, mówiąc z Warszawy, ale też osoby właśnie z całej Polski. I wręcz inne jednostki resortu zostały zobowiązane do tego, żeby wypełnić pewne limity, jeżeli chodzi o skierowanie funkcjonariuszy. W związku z czym można powiedzieć, że czasami się pozbywano niektórych, a czasami to było tak, że rzeczywiście tam dosyć rzetelnie ci funkcjonariusze kierujący tymi strukturami podeszli do sprawy i wybrali wyróżniających się. Oprócz tego pewną grupę stanowili ludzie z, można powiedzieć, dzieci nomenklatury partyjnej, wojskowej i resortowej. To w zasadzie przez cały czas istnienia KIEJKUT była grupa, która gdzieś tam jest zauważalna. Pułkownik Aleksander Makowski wspomina w książce, że został zawerbowany w kuchni przy herbacie przez ojca. Tak, on prawdopodobnie jest tym najbardziej znanym synem oficera, ponieważ był synem wicedyrektora wywiadu, ale tam mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy służyli synowie ministrów i wiceministrów. Także to nie była byle jaka sprawa. Syn generała Dankowskiego, Zaczkowskiego, Ociepki, to były nazwiska w resorcie w latach 80. i 70. I oczywiście do tego synowie zasłużonych już wówczas oficerów wywiadu, to też można by wymieniać całą grupę tak naprawdę. No a do tego były osoby, których rodzice albo krewni byli związani z resortem, albo nawet ze służbami wojskowymi, i z partią, dlatego że też się trafiały osoby, które gdzieś tam takie zaplecze miały. Tutaj wybór tych osób był podyktowany tym, że po pierwsze były pewne politycznie. To była bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o wywiad. Te osoby na ogół nie miały, bo nie powinny mieć, rodziny za granicą. To było coś, co wykluczało z wywiadu, w związku z czym, jeżeli ktoś na przykład miał taką sytuację, że jego, nie wiem, brat, na przykład siostra uciekł za granicę albo pozostał tam, nie wracając na przykład z jakiegoś urlopu, no to taka osoba już nie była w stanie, nie można było dopuścić do tego, żeby służyła dalej w resorcie. Więc te kryteria polityczne i w ogóle kryteria pracy w wywiadzie były bardzo ścisłe. I to było... Wyższe wykształcenie również? Oczywiście, wyższe wykształcenie to była kwestia absolutnie obowiązkowa. Do tego dochodziła jeszcze znajomość języka obcego. Oczywiście nie wszyscy znali go biegle, aczkolwiek to było jak najbardziej pożądane. Natomiast tu zakładano, że te osoby muszą już mieć jakieś przygotowanie językowe, żeby to było, że tak powiem, usprawnianie swojej znajomości w tym względzie, a nie po prostu nauka od zupełnych podstaw. Chyba że chodziło o kogoś, kto jakiś język już znał biegle, a uczył się drugiego języka. No to wtedy to już jak najbardziej było sprawą pożądaną. Natomiast w przypadku... Zdarzały się takie przypadki, no bo wtedy to był głównie językiem głównym w Polsce. Jeszcze mnie to objęło, proszę Państwa, język rosyjski. Tak, aczkolwiek mam wrażenie, że ta znajomość rosyjskiego przez niektórych tak jakby w ogóle nie była wykazywana. I też się sam zastanawiam, z czego
czego to wynika? To znaczy, były osoby, które na przykład miały dyplomy, nie wiem, z MGIMO słynnego, czyli ze szkoły w Moskwie i gdzieś to było traktowane jako, za to się dostawało tak zwany dodatek językowy. Natomiast część osób, która znała go umownie więc ze szkoły, no to mam wrażenie, że jakoś się tym nie chwaliła. Natomiast no to chodziło oczywiście o języki zachodnie, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański. Natomiast w wywiadzie były też osoby, które znały chiński czy albański, w związku z czym oczywiście to nie były jakieś duże liczby takich oficerów, ale jednocześnie tacy byli, w związku z czym to było sprawą jednak istotną, żeby takich ludzi mieć. Gdyby miał typować, to raczej dzieci dyplomatów mogły mieć takie kompetencje językowe. Ewentualnie no małżeństwa mieszane, ale w PRL-u ciężko było małżeństwa mieszane. Trudno mi jest powiedzieć o wszystkich tych przypadkach. Czasami to jest tak, że po prostu niektórzy ludzie się tą tematyką pasjonowali i uczyli się języka, tak jak to ma miejsce dzisiaj, że ludzie się uczą języka arabskiego, czy nie wiem, dzisiaj koreański chyba jest też taki modny wśród części młodzieży z uwagi na K-pop. Natomiast no, w tamtym okresie takie, że tak powiem, zainteresowania i umiejętności też oczywiście istniały. Także o tym należy jeszcze wspomnieć. Co do tych rodzin oficerów, to ważnym elementem, który tutaj był, to było to, że ci ludzie wynieśli pewne zasady pracy w służbach z domu. To znaczy tego, że o pewnych sprawach się po prostu nie mówi na mieście, że się ogólnie rzecz biorąc jest osobą, która nie będzie specjalnie wylewna na temat niektórych tematów. Ci ludzie bywali za granicą, stąd potrafili znać bardzo dobrze zachodnie Aleksander języki. Aleksander Makowski chyba wrócił jako nastolatek ze Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, ja właśnie nawet miałem jego wymienić, bo rzeczywiście to jest dobry przypadek, on znał biegle język angielski i to potem bardzo mu się przydawało w pracy operacyjnej i to nie był przypadek odosobniony. Także to były i takie czynniki. Natomiast były też osoby, które typowano całkowicie spoza resortu, spośród absolwentów uczelni wyższych. I tu był problem, dlatego że w Warszawie była bardzo duża konkurencja, jeżeli chodzi o zainteresowanie różnych instytucji absolwentami wyższych uczelni, czy to Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i nie wiem jeszcze, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Dlatego że oprócz wywiadu cywilnego pojawiał się wywiad wojskowy, pojawiała się wojskowa służba wewnętrzna. W zasadzie całe MSW się pojawiało. Jak ktoś znał języki obce, to naturalne było to, że albo trafi do handlu zagranicznego, albo do dyplomacji, czyli oczywiście MSZ, MHZ, centrale handlu zagranicznego. Ale to się czasami też przecinało i ze służbami wojskowymi i cywilnymi. Tak, nie no, oczywiście. Ale chodzi po prostu o to, że niektórzy ludzie woleli pracę spokojniejszą, bo praca w wywiadzie wiązała się tak naprawdę z dużo większymi obowiązkami niż w przypadku normalnego dyplomaty. Oczywiście nie zawsze była taka sytuacja, że się wszyscy tak przykładali do tej pracy jako dyplomata, ale powinni byli. W związku z czym nie każdemu taka forma życia odpowiadała, dlatego że też praca w wywiadzie wiązała się z różnego rodzaju ograniczeniami w prywatności nawet. To jest szereg różnych spraw, które decydowały o tym, że nie wszyscy chcieli po prostu. A poza tym jest też kwestia tego, że ktoś miał predyspozycję albo nie. Są osoby na przykład bardzo lękliwe, albo osoby na tyle na przykład introwertyczne, że po prostu nie nadawały się do takiej pracy, która wiąże się właściwie z nieustającym kontaktem z nowymi ludźmi i koniecznością pozyskiwania ich zaufania. W związku z czym te predyspozycje tutaj były bardzo ważne. I tu właśnie warto przejść do następnego etapu tych przygotowań przyszłych oficerów. Mianowicie oni przechodzili badania psychologiczne. Było takie mieszkanie na Służewie w Warszawie, mieszkanie konspiracyjne o kryptonimie Twierdza, gdzie odbywały się badania psychologiczne. Cała koncepcja tych badań została przygotowana na początku lat 70. przez jednego z oficerów, który potem dużą rolę odegrał w powstawaniu ośrodka. I to były właśnie testy psychologiczne, coś jak test na inteligencję, czasami chyba to było wręcz. No, szereg różnych rzeczy, jakiś wywiad taki przeprowadzany z człowiekiem, żeby zorientować się, jakie ma horyzonty, co czyta, jak postrzega na przykład swoją rodzinę albo swoją przyszłość, co sprawia, że chce być w wywiadzie albo w ogóle to go interesuje. I to jest niesamowite, jak się czyta teczki osoby funkcjonariuszy, że po prostu możemy ich poznać z tej strony, której na ogół nie znamy. Dlatego, że taka zwykła teczka funkcjonariusza SB takich informacji nie zawiera. Natomiast ci, którzy byli w Kiejkutach, oni mają na ogół w aktach osobowych te materiały z procesu doboru. I tam można sobie po prostu przeczytać, jak ich postrzegał ten psycholog resortowy, co czasami sami oficerowie potem się śmieli z tego, jak czytali, co po prostu na ich temat pisano. Natomiast taki był element tej całej procedury doboru. Ale kiedy się już to sito przeszło, jeszcze MSW dokonywało różnego rodzaju sprawdzeń, no bo oczywiście chodziło o to, żeby ta osoba była niekarana, żeby nie miała, nie wiem, krewnych, którzy byli
byliby karani. Jakichś właśnie uciekinierów w rodzinie, osób związanych z półświadkiem i tak dalej. Więc to wszystko tam po drodze było sprawdzane. Przeprowadzano też rozmowy po prostu z tymi ludźmi, żeby się zorientować, czy w ogóle co oni sobą prezentują, jak się zachowują i czy są gotowi podjąć takie wyzwanie. Natomiast kiedy już to gęste sito odsiało większość kandydatów, to ten potencjalnie przyszły oficer stawał przed komisją resortową. To było takie ciało składające się z kilku wysokich rangą oficerów, które po prostu sobie rozmawiało z kandydatem, mogło mu zadać różnego rodzaju pytania i pytania dotyczące jakiejś jego wiedzy, ale i po prostu takie, żeby zorientować się, jakim jest człowiekiem, w związku z czym tam można było wypaść w sposób taki, że ktoś mógł się po prostu ośmieszyć swoją niewiedzą i odpaść na tym etapie na przykład, albo zostać po prostu uznanym za osobę, która, nie wiem, na przykład w sytuacji stresowej, bo niewątpliwie stanie przed komisją było sytuacją stresową, jeżeli osoba sobie nie daje rady emocjonalnie w takiej sytuacji, no to powstaje pytanie, czy się nadaje po prostu do prowadzenia rozmów operacyjnych. Warto też dodać, że oficerowie wykruszali się na przykład w trakcie wspomnianego szkolenia wojskowego. Tam zresztą mam wrażenie, że w ogóle to było tak, że po tej rozmowie z kierownictwem wywiadu część osób odpadała, bo się orientowała, że jednak to ich przerośnie. A niektórzy jak zaczynali być na tym poligonie, to się też orientowali, że to jest nie dla nich. W toku kursu też zdarzały się odejścia różnego rodzaju. Czasem z przyczyn osobistych, czasem ze względu na to, że właśnie zaszły jakieś sytuacje rodzinne i ktoś po prostu już wtedy nie mógł być oficerem wywiadu. Aczkolwiek były też sytuacje typowo dyscyplinarne, czyli po prostu różnego rodzaju to mogły być jakieś przewinienia. Subordynacje. Tak, tak, to mogły być różne rzeczy. Od nadużycia alkoholu poprzez jakieś inne historie. Także to jest jakby osobny temat. W każdym razie, jeżeli z kolei odpowiadając na to pytanie dotyczące liczby, to w pierwsze roczniki były bardzo duże. To tam było między 50 a 60 osób. Mówi się o tym, proszę sprostować. Mhm. To jest chyba nawet informacja, którą sobie jeszcze wczoraj sprawdziłem, jeśli chodzi o taką obiegową opinię, jaka jest o Kijkutach, że było 40 pokoi w starych Kijkutach dwuosobowych. Tak, tam były pokoje dwuosobowe rzeczywiście. Natomiast jak mówię, pierwsze roczniki były większe. Potem to było różnie. 40, 30, te ostatnie roczniki potrafiły być mniejsze. Przyczyny tego były bardzo różne, dlatego że w latach 80. zwłaszcza był problem z doborem wynikający z tego, że część osób po prostu nie była za bardzo chętna przenosić się do Warszawy, bo była kwestia mieszkania. Jak ktoś pochodził, dajmy na to, z Rzeszowa albo gdzieś z Dolnego Śląska i tam sobie dobrze żył w jakimś domku czy w jakimś mieszkaniu, nawet w bloku, to była sytuacja, w której no, żył na pewnej stopie. Natomiast kiedy się znalazł w Warszawie, a resort nie był mu w stanie zapewnić mieszkania, bo z tym był stały problem, i resort dostawał też pewną pulę mieszkań, ale no nie był w stanie wszystkiego tak na lewo i prawo rozdawać. W związku z czym no tutaj był problem z naborem i w latach 80. to był jeden z czynników, który był taką, jak to się mówiło wówczas, bolączką kierownictwa resortu, która się przekładała na trudność z doborem. Oraz to, co mówiłem właśnie o tym, że po prostu była bardzo dużo konkurencja. I szukano tych osób, które można by do służby ściągnąć nawet za granicą, to znaczy na przykład oficerowie pracujący w Budapeszcie mieli tam się, czy w Pradze czeskiej, mieli tam się orientować, czy tam są jakieś osoby wśród tych Polaków studiujących, które by się do tej służby nadawały. Do tego dochodziły pomysły typu po prostu przyjmowania do służby współpracowników niektórych. Na ogół kontaktów operacyjnych, jakichś młodych ludzi, którzy gdzieś, dajmy na to, na studiach podjęli współpracę z SB. No różne to bywały sytuacje, w każdym razie tak to wyglądało. Jak mówię, ta liczba się zmieniała przez te lata. Bywały takie roczniki, kiedy na przykład część absolwentów potem szła do jednostek terenowych, do kontrwywiadu, bo jakby nie było, wywiad miał duże zapotrzebowanie na nowe kadry, ale też czasami to było tak, że ta kadra była szkolona perspektywicznie, na zasadzie takiej, że na ten moment na przykład nie ma dla nich mieszkania, albo powiedzmy, że nie są to osoby, które się idealnie nadają, ale na przykład odsyłano ich z powrotem do województwa, z którego przybyli. Oni sobie tam pracowali, dajmy na to, w przedstawicielstwie wywiadu albo kontrwywiadu. No i jeżeli była na przykład potrzeba taka, to potrafiło być tak, że ich potem po paru latach ściągano do centrali i już wtedy w tej centrali sobie funkcjonowali. Więc to wszystko dosyć mocno ewoluowało. Jeszcze mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że kiedy Kiszczak został ministrem spraw wewnętrznych, próbowano zacieśnić kontakty między wywiadami cywilnym a wojskowym i był taki rocznik, w którym
którym wzięło udział 3 oficerów młodych zarządu drugiego sztabu generalnego, którzy po prostu przeszli Kiejkuty. Po prostu też po to, żeby chyba wojskowi chcieli zobaczyć, jak to w ogóle funkcjonuje w praktyce. No i dochodziło do też takich spotkań między kierownictwami wywiadu wojskowego a cywilnego. Oficerowie z ośrodka, zapomniałem, jak się nazywało dokładnie, ośrodka w każdym razie, w którym uczono kadrę wywiadu wojskowego, też się pojawiali. Była w każdym razie jakaś wymiana w latach 80. To jest taka rzecz, o której myślę, że do tej pory mało wiedziano, ale w każdym razie coś takiego też miało miejsce. I myślę, że jeszcze jednej rzeczy warto powiedzieć, bo muszę powiedzieć, że sam uległem kiedyś mylnemu wrażeniu, że nie szkolono kobiet. Otóż okazuje się, że szkolono, aczkolwiek to były dosłownie pojedyncze panie. To znaczy było kilka roczników, kiedy przeszkolono lektorki języków obcych z Kiejkut. Czyli przy okazji... Ale były normalnymi słuchaczami. Tak. Dlatego, że ośrodek miał dosyć duży potencjał, jeżeli chodzi o to całe zaplecze naukowe. I przy okazji szkolenia tych młodych oficerów zapraszano też na szkolenie niektórych oficerów starszych od nich, już pracujących, jak się mówi, w linii, po to, żeby się doszkolili, żeby, że tak powiem, zrobili dyplom, ale też na przykład w pewnym momencie szkolono po prostu lektorów z Kiejkut, dlatego, że oni już dysponując pewną wiedzą, jak to wszystko działa, byli dużo bardziej świadomymi pedagogami. Znali terminologię, dużo więcej z tego rozumieli, w związku z czym te panie zostały przeszkolone, ale potem nie pracowały operacyjnie. No, ale warto o tym powiedzieć, ponieważ jak mówię, sam kiedyś myślałem, że kobiet żadnych nie było, okazuje się, że jednak pojedyncze były. Natomiast ogólnie była wtedy taka polityka, że kobiety praktycznie nie pracowały operacyjnie, zupełnie pojedyncze panie i to na ogół z tej troszeczkę starszej kadry, jeżeli już. Panie doktorze, a jak to wyglądało, czy nie wiem, może pan sporządzał statystyki, może pan jest w stanie określić mniej więcej rząd wielkości, z ilu osób, z osób, które startowały z tej puli, ile zostawało? Znaczy wiemy, że zostawało, no powiedzmy docelowo te 40, ale ile była ta na przykład suma wyjściowa, czy grupa wyjściowa raczej? Muszę przyznać, że ja nie mam dobrej pamięci do liczb, ale gdzieś spotkałem się z takim stwierdzeniem, że bodajże chyba od roku 72 do drugiej połowy lat 80, jak sprawdzono statystyki, to wyszło, że około 6% przyjmowanych odpadło. Czyli to jest bardzo pozytywny wskaźnik w tym sensie, że jednak większość to szkolenie przeszła, co nie było równoznaczne z przejściem do służby w wywiadzie, dlatego że jak wspomniałem, niektórzy wracali do swoich jednostek macierzystych, przesłano ich do kontrwywiadu na przykład, czy coś takiego miało miejsce. Więc tutaj to było coś tego typu i były roczniki tylko 2 takie, że nikt nie odpadł. Natomiast rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę rezygnacji, był rocznik ostatni, 89-90, no bo po prostu pod wpływem tego, co się działo, jak to mówiono wówczas, nagonki na SB, no to po prostu niektórzy kandydaci na oficerów w trakcie szkolenia stwierdzili, że jednak oni chyba w tym resorcie to nie chcą służyć i po prostu z niego odeszli. I ten ostatni rocznik był taki, z którego chyba 1/3 wręcz słuchaczy odpadła. Natomiast jak wspomniałem, tam bywały różne. Były takie, gdzie to naprawdę były zupełnie pojedyncze osoby z powodu jakichś przewinień albo jakichś takich właśnie sytuacji osobistych. Były też takie, gdzie było troszeczkę więcej, ale cały czas to była jednak taka szkoła, która rzeczywiście bardzo dużą liczbę absolwentów wypuszczała na rynek i ci ludzie potem, można powiedzieć, że całe lata 80. No to bazują, jeżeli chodzi o trzon kadry, na byłych słuchaczach Kiejkut. Jeszcze tylko mały krok wstecz na zasadzie, znaczy moje pytanie brzmi tak. Czy były jakieś kierunki preferowane, że na przykład okazywało się w toku jakiejś praktyki, przeszkoleń, że nie wiem, świetni są absolwenci socjologii, świetni są absolwenci, nie wiem, ekonomii. Czy nie było takich kierunków preferowanych, tylko w stosunku do pracy operacyjnej dobierano z różnych absolwentów różnych szkół, czy natury technicznej, czy humanistycznej?
Podejście było bardzo różnorodne, to znaczy można było znaleźć sporo absolwentów Wydziału Prawa. Byli ludzie po studiach dziennikarskich, jakichś politologicznych, po takich, które były związane z ekonomią. Natomiast wywiad był na tyle złożoną strukturą, że miejsce w nim znajdowali również ludzie po studiach politechnicznych, którzy zasilali albo wywiad naukowo-techniczny, albo taki wydział, który zajmował się techniką operacyjną, czyli radiołącznością, fotografią operacyjną, tajnopisami i tego typu rzeczami. I czasami ludzie tych takich, można powiedzieć, egzotycznych specjalności potrafili być cenni ze względu właśnie na to, że byli specjalistami od czegoś, na czym nikt inny się nie znał. A wywiad jednak potrafił dobierać ludzi właśnie z myślą o jakimś konkretnym celu. W związku z tym to wszystko zależało od zapotrzebowania w danym momencie. Były na przykład takie roczniki, kiedy stwierdzono, że trzeba zebrać grupę, która na przykład będzie uczyła się języka włoskiego, bo ma miejsce sytuacja, w której ta kadra, która zajmowała się Watykanem, zrobiła się nam troszeczkę stara i w związku z tym, no, że tak powiem, transfery z Departamentu IV to też nie była taka prosta rzecz, bo niekoniecznie tam się chcieli pozbywać oficerów, a nie każdy też się nadawał do pracy w wywiadzie. W związku z czym na przykład były takie roczniki, gdzie postawiono na to, że trzeba było grupę przeszkolić z włoskiego, czy też z hiszpańskiego, bo po prostu dochodzili do wniosku, że po prostu w którymś momencie będzie tutaj problem. Więc to zależało od konkretnego momentu i zapotrzebowania. Więc trudno tu jest powiedzieć, że jakaś jedna, że tak powiem, linia myślenia była. To się zmieniało. Kadrowcy wywiadu właściwie trzymali rękę na pulsie cały czas i parę lat temu, kiedy odtajnian był zbiór zastrzeżony, odtajnione zostały te ich analizy po prostu z konkretnych lat. No, wnikliwość tego jest rzeczywiście na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o analizę, statystyki i w ogóle cały sposób myślenia o doborze. To rzeczywiście było na wysokim poziomie analizy i w związku z tym no, wywiad dzięki temu dobierał takich ludzi, jakich chciał. Chociaż jak wspomniałem, w latach 80. zaczęły być problemy z niektórymi rocznikami i pojawiały się też takie opinie, że ci niektórzy młodzi funkcjonariusze są bardzo roszczeniowi i że to już nie są tacy, jak byli wcześniej, że jednak te pierwsze roczniki były dużo lepsze. I to przypisywano po prostu, nie wiem, atmosferze politycznej, temu, że już po prostu to pokolenie nowe jest inne. Ale to jest zresztą charakterystyczne, że zawsze się słyszy, że to nowe pokolenie to jest straszne, a te starsze to dopiero było. No więc to wtedy też już miało miejsce i też część tej starszej kadry, jak patrzyła na tych młodych ludzi w latach 80., to sobie myślała, że nie, no że to nie jest to. Więc mówię, tutaj to się wszystko zmieniało. Ale wywołuje pan temat pierwszych roczników. One są w jakimś sensie też legendarne z tego powodu, że te nazwiska pojawiają się również także w służbach, czasami w aferach w okresie III RP. Kto był najsłynniejszym absolwentem tych pierwszych roczników, które się, to nazwiska przejawiają wielokrotnie, później także po 89 roku? Myślę, że tym najbardziej znanym absolwentem pierwszego roku i osobą, która odegrała największą rolę, to był Gromosław Czempiński. Warto podkreślić, że on na ten kurs trafił troszeczkę później. Absolwent ekonomii chyba z Poznania, dobrze tak, pamiętam? Tak, on właśnie z Wielkopolski. Przybył, on miał już za sobą pewien staż w strukturach zajmujących się, to był bodajże Wydział Śledczy w Poznaniu, on się chyba jakimiś sprawami gospodarczymi zajmował. W każdym razie trafił troszeczkę później niż pozostali na szkolenie. Początkowo miał problemy z językami obcymi, natomiast jego szerokie zainteresowanie, jakby styl bycia, ze względu, że wysoki, taki postawny i jak się patrzy na zdjęcia, taki elegancki, jak na te czasy, wyróżniał się niewątpliwie. A poza tym miał też tę pasję związaną z szybownictwem, co też nie było rzeczą taką znowu częstą, działał w aeroklubie i tak dalej. W każdym razie on miał problemy językowe, ale w trakcie tego kursu podciągnął się na tyle, że był tym prymusem pierwszego roku, który jak był bal absolwentów, to mógł siedzieć przy komendancie w tym takim prezydium. Więc myślę, że o nim należy w pierwszej kolejności powiedzieć. Natomiast wspomniany Aleksander Makowski, to był taki oficer, który był chyba w ogóle najmłodszy albo prawie najmłodszy z pierwszego rocznika, w związku z czym on też się jakoś wyróżniał i potem olbrzymią rolę odegrał w służbach dalej. I któż tu jeszcze? Bogdan Libera.
To też bardzo ważny oficer później w UOP-ie. Natomiast w latach 70., 80. wyspecjalizowany w wywiadzie naukowo-technicznym. Natomiast myślę, że jeszcze warto powiedzieć, kto absolwentem tej szkoły nie był, dlatego że nawet jak się wejdzie na Wikipedię, można generał się generał Marian Zacharski na przykład nie tak, był. Marian Zacharski nie ukończył szkoły w Starekiej Kutach. Ale niektórzy piszą, że Sławomir Petelicki. Otóż nie. Sławomir Petelicki był chyba jednym z ostatnich oficerów, których uczono w trybie indywidualnym na przełomie lat 60. i 70. Absolwentem Kiejkut nie był również Henryk Jasik, dlatego że on ukończył kurs wcześniejszy w szkole na Ksawerowie. Natomiast Henryk Jasik był jednym z wykładowców i opiekunów grup w Kiejkutach i też z tego, co się w relacjach niektórych pojawia, lubiany przez słuchaczy. Któż tu jeszcze nie był? Ja tak się zastanawiam, bo się te nazwiska czasami pojawiają. A, na przykład Jan Larecki, autor różnego rodzaju książek o wywiadzie i słynnego słownika, wielkiego słownika właśnie takiego dotyczącego tej terminologii. On również był absolwentem szkoły w Ksawerowie i nie ukończył Kiejkut. Więc tutaj to, mówię, można by wymieniać dosyć długo różnych znanych oficerów, aczkolwiek dla mnie ta perspektywa, kto jest znany, a kto nie, jest specyficzna, dlatego że ja się tym interesuję i mi się wydaje, że oczywiście to wszystko jest takie oczywiste, natomiast no, dla osób Wincenty Sewerski. A nie, no to oczywiście tak. On ukończył, to nie, on nie był z tych pierwszych roczników, ale jak najbardziej później tak. Tutaj możemy się też odwołać do Piotra Wrońskiego, który w swoich wspomnieniach opisał swoje wrażenia, tak jak i Aleksander Makowski właśnie z Kiejkut. To także był absolwent z lat 80. tej szkoły. Także no, te osoby się różne pojawiały, ale też na przykład tutaj z zupełnie innego świata Mariusz Kazana, ten szef protokołu dyplomatycznego MSZ, który zginął w Smoleńsku, to był także absolwent szkoły w Starych Kiejkutach, ale zupełnie z końcówki lat 80. Także naprawdę bardzo różne osoby to potrafiły być i też ich, różne były ich losy, dlatego że niektórzy służyli w wywiadzie krótko, a niektórzy służyli do lat 2000, już nawet w agencji wywiadu, w związku z czym to po prostu... można powiedzieć, długie trwanie w wywiadzie. Do aspektu agencji wywiadu dojdziemy za sprawą między innymi sztandaru, ale też światowida. No dobrze, czego uczono? Czego uczono, żeby być dobrym szpiegiem? Jak wyglądały te zajęcia w ogóle, ile one trwały? Na co kładziono szczególny nacisk? Kto uczył? Tak, no dobrze, to zacznijmy od kadry. Kadra to byli oficerowie wywiadu na ogół z długim stażem. Mówię na ogół, dlatego że byli też tacy, których staż można określić był na średnim poziomie. Natomiast trafiały tam osoby bardzo różne. Charakterystyczne było to, że całkiem sporo było na przykład oficerów, którzy z jakichś przyczyn byli na przykład zdekonspirowani na Zachodzie, bo mieli tam wpadki albo ich aresztowano. Tu na przykład mogę wymienić komendanta Władysława Pietrewasa, który został aresztowany w Holandii za działalność szpiegowską. Nawet siedział w niemieckim areszcie i on był komendantem szkoły na przełomie lat 70. 80. Konstanty Janowski, jego następca, też pułkownik, to był oficer, którego wydalono w latach 70. z rezydentury w Rzymie. Bardzo też zasłużony dla wywiadu oficer, który zajmował się tą problematyką włoską, między innymi. Któż tam jeszcze? Jeżeli chodzi o ten pierwszego, to był właśnie Dionizy Gliński, o którym wspomniałem. Drugim był Lucjan Pawelec-Kwiatkowski. To był taki oficer, który kierował wydziałem zwalczającym Radio Wolna Europa, emigrację i tak dalej. A w latach 80. właściwie przez drugą połowę całą, szkołą kierował podpułkownik, później pułkownik Eugeniusz Bossart. To był oficer, który wcześniej kierował rezydenturą wywiadu w Berlinie i jak sięgniemy po książkę Mariana Zacharskiego, tą pierwszą, wspomnieniową, to tam on się na tych zdjęciach pojawia właśnie dlatego, że on był jako ten przedstawiciel Departamentu Pierwszego w Berlinie tym, który przygotowywał wymianę. Ostatnim komendantem Kiejkut był pułkownik Remigiusz Rybicki, który kierował rezydenturą w Kolonii, ale on trafił już w 90 roku i był tym, który tę szkołę przynajmniej pod szyldem OKKW Departamentu Pierwszego zamykał. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególnych oficerów, którzy tam pracowali, to było tak zorganizowane, że słuchacze byli podzieleni na grupy językowe i każda grupa miała swojego opiekuna.
To byli bardzo różni oficerowie. Jak wspomniałem, Henryk Jasik był jednym z tych, którzy takimi opiekunami byli. I w każdym razie to były na ogół osoby, które miały jakieś takie zacięcie pedagogiczne, miały podejście, no bo oczywiście ktoś, kto byłby takim morkliwym i nieprzyjemnym, to raczej w tej działalności szkoleniowej to by się najlepiej nie sprawdził. A opiekun miał być tą osobą, która będzie takim oficerem pierwszego kontaktu dla tych oficerów, w związku z czym oni mogli do niego przyjść no prawie że w dowolnym momencie z jakimś problemem i porozmawiać, a jednocześnie to był człowiek, który przeprowadzał z nimi zajęcia z zakresu techniki pracy operacyjnej. No i tu przechodzimy do programu. A więc tak, no podstawy to są werbunek i obsługa źródeł. Najpierw poznawano teorię, później były zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne były z pozarantami, w których rolę wcielali się starsi oficerowie. I taki pozarant na przykład czyhał na oficera w jakiejś restauracji gdzieś w Warszawie albo gdzieś na mieście i należało podjąć go jako tego właśnie rzekomego współpracownika. Oczywiście oficer uczący się, nasz oficer, funkcjonariusz uczący się, nie powinien był znać takiego człowieka, więc miał odbyć z nim normalne spotkanie operacyjne. I potem ten oficer, który rozmawiał z słuchaczem, to sporządzał charakterystykę, jak się zachowywał, jak argumentował. I ćwiczono w ten sposób werbunki kontaktu operacyjnego, agenta, pracę z kontaktem informacyjnym. Także to były zadania trudne, bo no bądź co bądź prowadzenie nawet próbnej rozmowy, ale z kimś, kto jest czynnym oficerem wywiadu, to nie była prosta sprawa. Podobno też emeryci resortowi niektórzy uczestniczyli w tych działaniach, co też pokazuje, że te związki z resortem były dłuższe niż sam czas służby. Co do tego, a mianowicie cała gama zagadnień związanych z łącznością wywiadowczą, czyli przede wszystkim łączność osobista, czyli udawanie się na spotkanie, kwestie obserwacji, kontrobserwacji, gubienia ogona, obsługi martwej skrzynki, błyskawiczne przekazywanie materiałów, czyli taka wymiana ze współpracownikiem albo innym oficerem w krótkim czasie czymś, na przykład właśnie jakimiś materiałami wywiadowczymi, do tego całe zajęcia teoretyczne temu towarzyszące. I tu warto podkreślić pewną ciekawostkę, mianowicie słuchacze szkoły w Starych Jejkutach uczyli się ze słuchaczami szkoły biura BMSW, czyli tymi, którzy mieli być tymi od obserwacji, w związku z czym jedni się uczyli od drugich i na własnych błędach, w związku z czym obie służby miały z tego dosyć duży pożytek i współpraca między Departamentem Pierwszym a biurem B była dzięki temu bardzo żywa. Oprócz tego słuchacze byli szkoleni z tak zwanego WTO, czyli wywiadowczej techniki operacyjnej, czyli właśnie łączność, fotochemia, czyli tajnopisy, jakieś takie sprawy związane z specjalną fotografią operacyjną, tak zwany miękki film, czyli zdejmowanie emulsji z kliszy, żeby to potem gdzieś ukryć, nie wiem, wpaść do zębów i tam przesłać, łączność radiowa, obsługa różnego rodzaju magnetofonów, aparatów fotograficznych i tak dalej. Notabene tutaj warto podkreślić, że tym, o co dbała ta kadra pedagogiczna i o co dbano też przy doborze, było to, żeby ci oficerowie byli jacyś, żeby się czymś interesowali, żeby mieli hobby, żeby była naturalna płaszczyzna do nawiązywania kontaktów. I powiedzmy, jeden lubił czytać książki, inny lubił chodzić do teatru, ktoś lubił sztuki walki, nie wiem, szybownictwo, cokolwiek. W każdym razie starano się, żeby te pasje rozwijać, ale jednocześnie, żeby ci ludzie poznawali też rzeczy, które mogą stać się ich pasją i takim hobby wśród oficerów wywiadu często była fotografia, dlatego że oni mieli po prostu opanować technikę fotograficzną w sposób świetny. Oczywiście, może to dzisiaj warto powiedzieć, te fotografie nie były robione aparatami cyfrowymi, tylko analogowymi, w związku z czym te umiejętności, jakie trzeba było posiąść, były dużo większe. Co więcej... Tak, bo to było naświetlanie, ustawienie ręcznie ostrości, to nie było takie proste. Co więcej, oni powinni byli umieć wywołać ten film samodzielnie, korzystając z odczynników i w warunkach operacyjnych. Także to były umiejętności, które można powiedzieć, że dzisiaj już chyba się tego nie uczy akurat w szkole wywiadu, chociaż być może czasem to miałoby nawet sens. Natomiast... Warto też o tym wspomnieć, że nie uczono ich tylko dlatego, żeby oni to umieli, tylko w jakimś sensie
to często był haczyk do nawiązania z kimś kontaktu. Tak, nie wiem, tak, na tak. wystawie, w sklepie. Mało tego, tą wiedzę, którą tam uzyskiwali, często musieli przekazać ją sobie zwerbowanej, żeby na przykład fotografowała niezbędne dla wywiadu dokumenty. Więc jeszcze do tego talent pedagogiczny przełożenia tego, tej wiedzy dla kogoś. Tak, tak, to jest właśnie ważna bardzo rzecz, bo mówię, to nie chodziło wyłącznie o nich samych, ale to, żeby właśnie umieli z kimś nawiązać kontakt, mieli jakąś płaszczyznę do jego podtrzymania, żeby po prostu no, byli osobami, które mają szersze horyzonty niż sama praca operacyjna, chociaż oczywiście to było kluczowe. No, następnym elementem była nauka języków obcych. To, jak wspomniałem, to były poszczególne grupy językowe, były różne poziomy zaawansowania. I też w pewnym momencie, to w latach 70. było, oddano do użytku w ogóle takie, chyba nawet to nazywano nawet laboratorium językowym, czyli to była taka naprawdę nowocześnie wyposażona jak na ówczesne czasy sala, gdzie to się wszystko odbywało. Lektorzy, którzy tam uczyli, to bywali też ludzie, którzy byli oficerami wywiadu, nie zawsze takimi, którzy pracowali, jak się mówi, w linii, oficerami operacyjnymi, ale na przykład jedną z lektorek była taka pani, Helena Koszewska, która na przemian lat 50., 60. razem z mężem była wysłana w charakterze nielegała do Szwajcarii. Ona znała biegle język francuski. I także tego typu nawet się pojawiały tam, można powiedzieć, osobowości wśród tej kadry pedagogicznej. W związku z czym no, oficerowie byli tam wzięci w taki tryb szkolenia bardzo intensywnego tego językowego. No i to, o czym jeszcze warto powiedzieć, to się różnie nazywało, ale chyba najczęściej cykl nauk politycznych albo coś tego typu. W każdym razie to były zajęcia o charakterze polityczno-ideologicznym, dlatego że oprócz tego, że tak powiem, nauki o marksizmie, leninizmie, która jednak miała tam miejsce, to oczywiście nie był ten poziom, co w wojsku. Wojsko to była po prostu ładowanie tej ideologii, że tak powiem, łopatą. Metody były tego takie czasem toporne. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby ci oficerowie, znajdując się za granicą, byli w stanie, że tak powiem, w dyskusjach mieć argumentację, żeby znali świat. Mieli okazję czytać zagraniczne gazety, jakieś książki. Byli konfrontowani z tą informacjami, które się działy na co dzień, dyskutowano o tym. I w ramach tego cyklu były też zajęcia w pewnym momencie z psychologii, co było dosyć istotne, z takich zagadnień związanych z czymś w rodzaju, umownie mówiąc, etyki pracy w wywiadzie, aczkolwiek etyki rozumiane po prostu, jak należy pracować, żeby to było efektywne, ale żeby jednocześnie na przykład we właściwy sposób dotrzeć do osoby, którą się będzie na przykład chciało pozyskać do współpracy. I tutaj na przykład w książce Zbigniewa Siemiątkowskiego jest mowa o tym, że te zajęcia nie były przesadnie zideologizowane. I ja myślę, że to wszystko zależy od momentu, bo w epoce Gierka to może i tak, chociaż to nie znaczy, że tam w ogóle nie było pewnej symboliki, bo tam na przykład było takie popiersie generała Karola Świerczewskiego, dłuta, nie wiem, czy to się mówi dłuta w tym przypadku, w kimś Alfonsa Karnego, taka rzeźba, ale też tam na przykład świętowano, było takie święto Armii Czerwonej i tam organizowano jakieś akademie z tej okazji i różnego rodzaju inne uroczystości państwowe, jakieś 22 lipca, to już nie, bo tak akurat było latem, ale te inne, 1 maja, też Dzień Kobiet, różne tego typu uroczystości tutaj się odbywały. W każdym razie tam też to było związane z działalnością taką w młodzieżówce partyjnej, tam zmieniała swoje nazwy. Część tych ludzi już była członkami partii, więc oni oczywiście akurat do tego nie należeli. Natomiast z tym się też wiązała jakoś działalność taka kulturalno-oświatowa różnego rodzaju. W związku z czym temu towarzyszyły kółka zainteresowań i niektóre z nich były związane właśnie z tą sprawą polityki międzynarodowej, polityki, ideologii i tak dalej. Raz na jakiś czas organizowano spotkania z powiedzmy, z jakimiś osobami z nomenklatury, z tymi dygnitarzami, którzy mogli coś opowiedzieć o MSZ-cie, o partii, z jakimiś lektorami partyjnymi, z osobami czasami z wojska. I to byli tacy specjalni goście, z którymi się spotykano. Co jakiś czas, zwłaszcza w latach 70., organizowano takie sympozja, czyli coś w rodzaju konferencji naukowej, gdzie ci słuchacze wygłaszali referaty na poszczególne tematy i tam i o NATO potrafiło być, i o EWG, o procesie KBWE i tak dalej, więc szereg różnych takich istotnych ówcześnie tematów. W każdym razie działo się bardzo dużo i sam ten tryb nauki był mniej więcej taki,
że stosunkowo szybko te działania się odbywały też i poza siedzibą ośrodka, czyli po prostu zajęcia praktyczne w terenie. Od tych właśnie werbunek prowadzenia agentury, przez sprawy związane z obserwacją, one się odbywały w bardzo różnych miastach Polski. Czasami ci funkcjonariusze dostawali jakieś specjalne zadania. Poza ośrodkiem na przykład uczono też, to w latach 70. miało miejsce na przykład takiej jazdy samochodem w sposób taki, nazwijmy to, bardziej dynamiczny, więc trochę eufemistycznie. W każdym razie chodzi o to, że byli też ci, którzy nie mieli prawa jazdy, mieli szansę się nauczyć tam po tych mazurskich drogach, tam się ścigali. W związku z tym i takie coś miało miejsce. Natomiast co tu jeszcze można dodać? W Warszawie, kiedy się pojawiali, to na przykład odwiedzali biuro B i tę infrastrukturę oglądali do obserwacji, jak wygląda ten podgląd na przykład na jakąś placówkę, taki punkt zakryty i tego typu rzeczy. Także tutaj cały szereg tego typu różnych rzeczy był. Natomiast w samej szkole oczywiście te zadania się w dużym stopniu, te lekcje się odbywały, te zajęcia. No i tam był reżim wojskowy. Danego dnia zaczynano od pobudki. Tam był taki legendarny oficer, który zajmował się sprawami kultury fizycznej, tak zwany Gutek, Gustaw Czerski. Taki krępy, wysportowany człowiek, który po prostu ich codziennie gonił tam przez las, żeby właśnie było taka przebieżka na początek, jakaś gimnastyka, coś tego typu, potem śniadanie, potem zajęcia mniej więcej do godziny 14. Był też czas na takie zajęcia o charakterze seminaryjnym w jakichś grupach, koła zainteresowań, sport. W każdym razie czas zagospodarowano dosyć aktywnie. Był też bar. Tak, barek też był i no, on się w tych wspomnieniach oficerów oczywiście pojawia. On się pojawia ze względu na to, że on był jak na te czasy nieźle wyposażony. Legenda o tym, że tam można było pić do oporu, to no, trochę chyba przesadzone, dlatego że ci funkcjonariusze musieli jednak, zdaje się, za to płacić. A przynajmniej taką wersję spotkałem, w związku z czym oczywiście... Spotkałem się z wersją, że nie musieli płacić. No więc właśnie ja do końca sam nie jestem pewien. Być może to się zmieniało. Ale w każdym razie chodziło o to, że był czas, i nazwijmy to, i na tego typu rodzaj relaksu, natomiast to też służyło temu, żeby się zorientować, czy nie mamy do czynienia z osobami, które po prostu mają ciągoty do alkoholu i które na przykład po alkoholu są gadatliwe, agresywne, w jakiś sposób problematyczne, no bo to potrafiłoby stanowić przeciwwskazanie dla dalszej służby w wywiadzie. Zwłaszcza osoby, które po prostu tracą świadomość pod wpływem alkoholu. W związku były z czym... takie przypadki, że ktoś po zderzeniu z barem był usuwany? Moim zdaniem były. To znaczy, nie podam konkretnych przykładów, co, jak i kiedy, ale zdarzały się jakieś tego typu sytuacje. Oczywiście to też jest kwestia skali, dlatego że czasami to nie były rzeczy, które były na tyle poważne, żeby kogoś wykluczyć od razu ze szkoły. Natomiast jeżeli to skutkowało jakimiś poważniejszymi konsekwencjami dla ośrodka na przykład, no to wtedy to mogło być tak, że ktoś za to wyleciał. Oczywiście to nie zawsze było też tak, że to dało się, że tak powiem, wyeliminować wszystkie takie osoby, bo trochę było takich przypadków, kiedy ludzie już w okresie służby wylatywali po prostu za jakieś problemy z alkoholem i na rozrabianie pod wpływem alkoholu po prostu, rzecz kolokwialnie ujmując. W każdym razie ten rok szkolny był podzielony na dwa semestry i w maju miała miejsce taka uroczystość sadzenia drzewek, to jeszcze może do tego przejdziemy, w tej części ceremonialnej, ale następnie słuchacze mieli finiszować z pisaniem swoich takich prac dyplomowych. One były poświęcone różnym tematom, od politycznych i spraw międzynarodowych do stricte operacyjnych. Była nawet taka w ogóle praca, która się zachowała, bardzo ciekawa ze względu na zdjęcia, dlatego że było dwóch oficerów, którzy postanowili zbadać, na ile obiekty OKKW są widoczne dla osób postronnych i skąd. I oni po prostu pojeździli dookoła i porobili zdjęcia różnego rodzaju aparatami fotograficznymi, dokumentując, co jest widoczne. Dzięki temu mamy w ogóle tego rodzaju ujęcia. I skutek tego był taki, że się okazało, że jednak trochę za dużo widać. W związku z czym część tego terenu została po prostu obsadzona szybko rosnącymi drzewami. A poza tym tam jeszcze, to tak zupełnie na marginesie, był też problem z takim polem uprawnym, które było bardzo blisko na północ od ośrodka, bo był gospodarz, który tam po prostu normalnie uprawiał rolę.
No i to też było specyficzną sytuacją, dlatego że cały ośrodek był dosyć mocno zabezpieczony. Ja o tym w sumie nie wspomniałem, a to jest dosyć ważna rzecz. No stare Kiejkuty stały się takim miejscem, gdzie nie za bardzo można było turystów zapraszać, czyli tak jak po prostu na Mazurach, gdzie ci ludzie po prostu w prywatnych kwaterach nieraz żyli, to tam nie powinno tak było być. Jeżeli chodziło o nową zabudowę, to też ona była raczej niewskazana. Zadbano o to i miejscowa SB na przykład nawet w Szczytnie pobliskim przeprowadzała weryfikację korespondencji pod kątem tego, czy czasem jakieś osoby nie ujawniają informacji na temat ośrodka. Co jest na temat tego ośrodka wiadomo generalnie ludziom mieszkającym wokół, no bo chodziło po prostu o to, żeby legenda tego miejsca została utrzymana, w tym sensie legenda, że jakby ta maska, w związku z czym to były rzeczy ważne. Co do tego pola, o którym wspomniałem, ono w pewnym momencie zostało odkupione od tego chłopa, dlatego że tam w ogóle to był realny problem, co z tym zrobić. Nawet był taki pomysł, że być może dogadać się trzeba z nim, ogrodzić to i pozwolić mu wjeżdżać na teren ośrodka. No ale odstąpiono od tego i potem po prostu je kupiono. To swoją drogą pokazuje, że momentami, wbrew temu, co się nieraz wydaje, resort nie był wszechmocny i czasami borykał się z rzeczami, które wydają się dzisiaj w ogóle paradoksalne. Ale w każdym razie odkupiono to pole. No i tam po prostu zaczęła się uprawa, dlatego że OKKW od pewnego momentu miało własny sad i to w sumie dosyć szybko. Miało tam swoje własne pole uprawne, gdzie było i jakieś zboże i ziemniaki. I ciekawostka, w latach 80., a konkretnie chyba w 83 roku, uruchomiono własną chlewnię. No bo jak wiemy, w latach 80. były problemy z zaopatrzeniem w mięso, to był towar deficytowy. No więc hodowano tam świnki i potem współpracowano w tym zakresie z zakładami mięsnymi z Olsztyna i no tam po prostu je odsprzedawano i dostawano mięso, także generalnie ta kuchnia była nieźle tam zaopatrzona. W każdym razie jak się kojarzy szkołę wywiadu, to bynajmniej raczej nie z rolnictwem. Natomiast no mówię, to jest pewna ciekawostka oczywiście. Ale telewizja polska w okresie Szczepańskiego też miała swoje chlewnie w Brwinowie. Tak, tak, to jest właśnie ta, powiedzmy, historia, która jeszcze nie została opisana, tych różnych miejsc, gdzie się zaopatrywało, ale rzeczywiście to była rzecz bardzo ważna. Ale wracając do meritum, no więc jak ci funkcjonariusze złożyli swoje prace dyplomowe, to te najlepsze potem lądowały w Bibliotece Specjalnej OKKW, czyli takiej po prostu księgozbiorze i zbiorze różnego rodzaju opracowań, które tam były. Mamy to szczęście, że część tych opracowań przetrwała do dnia dzisiejszego, mamy je w IPN-ie. No i potem były takie różnego rodzaju kolokwia, jakieś powtarzanie tego materiału i przechodziło do egzaminów. No i te egzaminy dotyczyły i języków obcych, i pracy operacyjnej, i tych umiejętności z zakresu techniki operacyjnej. No i na koniec był bal absolwentów. Na ten bal się zjeżdżali oficerowie z centrali. Tu notabene warto podkreślić, że organizowano dla słuchaczy też wykłady oficerów z centrali, na ogół naczelników albo ich zastępców, którzy opowiadali, czym się poszczególne wydziały zajmują, właśnie jakie to są obszary działania, czasami jakie metody, bo na przykład działalność pionu informacyjnego, no to była bardzo ważna, to opisywano w ogóle, po co się opracowuje te informacje, komu są przekazywane, jak to się w ogóle robi. Były też spotkania poświęcone temu, czym zajmują się inne jednostki SB. Także te wszystkie rzeczy potem się kumulowały w postaci właśnie pytań na egzaminie, które mogły też tych spraw dotyczyć. Natomiast oficerowie, którzy przyjeżdżali z centrali wywiadu, czasami już potrafili sobie wcześniej kogoś upatrzeć, albo na przykład wręcz mieć jakiegoś bardzo młodego oficera przyjętego do służby, który na przykład parę miesięcy służył w wydziale centrali, lądował w Kiejkutach, przechodził całe szkolenie i do wydziału wracał. No ale było też tak, że w trakcie szkolenia, tam oczywiście chodziły słuchy, kto jest dobry, a kto nie, i potrafiło być tak, że wydziały między sobą, a właściwie ich przełożeni, rywalizowali, kogo do siebie ściągnąć, no bo oczywiście tych prymusów to każdy chciał mieć, czy osoby z jakimiś uzdolnieniami specyficznymi. Więc tutaj była kwestia zawarcia jakiegoś kompromisu, więc tego typu rzeczy towarzyszyły również i procesowi nauki, a zwłaszcza balowi absolwentów, gdzie po prostu te rozmowy indywidualne przeprowadzano i ci oficerowie potem trafiali do centrali. Oczywiście nie wszyscy, jak wspomniałem. No i tam też był taki okres służby przygotowawczej, w związku z czym to jeszcze troszeczkę trwało. Oni się adaptowali w tej pracy. Był z tym czasem pewien problem, dlatego że na przykład w pierwszych latach istnienia ośrodka niektórych od razu kierowano do pracy pod przykryciem. I pojawiała się opinia, że
oni się odkadrawiali, jak to twierdzono. To znaczy zaczynali żyć życiem cywilnym i powiedzmy tracili więź z resortem, a niekiedy tracili umiejętności. Bywało też tak na przykład w latach 70., że jak byli tacy młodzi oficerowie, to pierwsze, do czego ich sadzano, to do porządkowania starej dokumentacji. Nie jest przypadkiem, że na przykład nazwiska świeżych absolwentów są jako tych, którzy wybierali materiały do mikrofilmowania, które my dzisiaj mamy zachowane właśnie w IPN-ie. No i w każdym razie też niektórzy z nich, no to z tego względu się okazywało, że potrafili dosyć szybko zapomnieć, ponieważ po prostu starsi koledzy nie mieli do nich zaufania jeszcze na tyle, nie dawali im spróbować tej pracy operacyjnej od razu i potrafiło być tak, że potem trzeba było jeszcze doszkalać tych pracowników dodatkowo. Ale mniej więcej taka była tutaj droga postępowania, jeżeli chodzi o ten cały cykl nauki. Natomiast program dla każdego roku był nowy, w tym sensie, że przygotowywano coraz to nowe rzeczy. One były udoskonalone pod różnymi kątami. To wszystko zależało od koncepcji danego komendanta, poszczególnych oficerów tam będących i od potrzeb oraz od sytuacji politycznej. Bo jak wspomniałem, w latach 70. w epoce Gierka ten nacisk ideologiczny był chyba mimo wszystko mniejszy, chociaż traktujmy to oczywiście cały czas w taki sposób, żeby mieć świadomość, że tutaj pewne pryncypia ideologiczne nie były porzucone. Natomiast ta atmosfera ideologiczna zaostrzyła się w okresie kiszczakowskim, a zwłaszcza w okresie stanu wojennego, gdzie po prostu pojawiają się na przykład na tym cyklu nauk politycznych takie zajęcia, które są takie dotyczące dokładnie Solidarności, jej szkodliwego wpływu na państwo destrukcyjnego i tak dalej. Więc tego typu rzeczy jak najbardziej miały miejsce. Natomiast pod koniec lat 80. się to zmieniało. Już rocznik 88 miał ten program delikatnie mówiąc spokojniejszy. Natomiast ciekawostką jest to, co się wydarzyło, kiedy przygotowywano program dla ostatniego rocznika, jak się potem okazało, 89-90. Mianowicie już wiosną 89 roku, jeszcze przed wyborami czerwcowymi, oficerowie, którzy dyskutowali na temat tego, jaki ten program ma być, wprowadzili. Znaczy, o tym powiedział, to może nawet warto powiedzieć z nazwiska, Andrzej Maronde, ten oficer, który potem przy operacji irackiej był tym kierownikiem punktu operacyjnego w Bagdadzie. On akurat wiosną 89 roku jeszcze tutaj był w kraju i on zaproponował, żeby do programu włączyć informacje dotyczące nie tylko, tak jak do tej pory, historii bezpieki, historii wywiadu PRL-owskiego, ale też informacje o oddziale drugim przedwojennym i o wywiadzie AK. I to już się wtedy takie, że tak powiem, drobne elementy zmian zaczęły pojawiać. Natomiast no, problem polegał na tym, że sytuacja dynamiczna była bardzo i ten program było trzeba nowelizować parę razy, dokładając nowe elementy i wyrzucając niektóre. No bo kiedy ten rocznik zaczynał naukę, to wtedy mniej więcej Kiszczak odbył spotkanie z aktywem kierowniczym w Legionowie i tam już ogłosił, że na Solidarności to już nie rozpracowujemy, Kościoła też i że w ogóle teraz to będziemy bronili konstytucyjnego porządku państwa i walczyli tam z różnego rodzaju nadużyciami gospodarczymi i tego typu rzeczami, czyli generalnie już wektory polityczne się zmieniły. Także jest to pewna ciekawostka, jeżeli chodzi o ten ostatni rocznik, którego program naprawdę już był takim bardzo dzisiaj można powiedzieć karkołomnym połączeniem starego z nowym. No dziś to wiemy, sama Agencja Wywiadu nie skrywa, że toczą tam się zajęcia dla późniejszych, znaczy późniejszych pracowników Agencji Wywiadu. No i z tym wiążą się dwie rzeczy. Znaczy, jeszcze jedna się z tym nie wiąże. Ale las, który jest w Kiejkutach, jest posadzony ręką absolwentów. Pierwsze roczniki wobec tych starszych mówią, że no to już są poważny las wyrósł, ponieważ co? Każdy absolwent sadził własne drzewko podobno. Znaczy nie tyle absolwent, co dany rocznik. Tam był taki kamień pamiątkowy z drewnianą tablicą i było sadzone drzewko. Te drzewka otaczały słynnego światowida i w pewnym momencie się udało taki krąg zrobić, a potem zaczął się drugi krąg. Bo przysięga była przy światowidzie. Tak, to znaczy światowid to jest w ogóle temat na osobną historię i może warto... Jak najbardziej ona jest aktualna. Warto coś powiedzieć o tym. Wiemy o tym, że Agencja Wywiadu również tego światowida modernizowała.
No i ciągle jest, można powiedzieć, patronem agencji wywiadu. Tak, on się stał symbolem tego ośrodka. Czy to, że tak powiem, nam się podoba, czy nie, jest nim także dzisiaj. Natomiast sama koncepcja, żeby taki światowid powstał, zaczęła się wtedy, kiedy w ogóle zaczęto ten ośrodek wyposażać, nazwijmy to tak. Czy znajdujesz jakieś dokumenty, że ktoś zdecydował, że to ma być światowid? Czy w ogóle według jakiego kryterium ten światowid tam się pojawił? Bo to jest dla mnie ciągle interesujące i zdumiewające zarazem, biorąc pod uwagę, że do dzisiaj on jest. Powiem w ten sposób. Sam bym chciał to wiedzieć. Jeżeli oglądasz jakiś oficer Departamentu Pierwszego albo po prostu MSW, który to wie, to bardzo bym prosił o kontakt i informację, bo po prostu chciałbym o tym napisać też w swojej książce prawidłowo, bo po prostu nie wiem tego. Natomiast tak, światowid, no to jest taki wielki drewniany słup, na którego główka to są te twarz światowida po czterech stronach, patrzący w cztery strony świata. I cały ten słup był z drewna i był z takim drzeworytem, gdzie tam były różne jakieś sprawy związane z historią Polski. Nie widziałem nigdy takich zdjęć, które by dobrze pokazywały, co tam się działo, jakie to sceny tam były, ale tam też były, zdaje się, związane z armią Berlinga, między innymi tam krzyżacy, jakieś tego typu tematy, ale nigdy nie widziałem, jak to wyglądało, więc trudno mi jest, znaczy w sensie tak zupełnie z bliska, bo te zdjęcia, które są znane... Ciekawe też, jak to wygląda dzisiaj, bo ja wiem, że przedostatni szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk tam modernizował tego światowida, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, czy to drewno zostało wzmocnione jakimś mosiądzem, no różne legendy krążą, no, nie chcę już tutaj plotkować, po prostu nie wiem, co zniknęło ze starych inskrypcji i płaskorzeps. Tak, tak. No myślę, że tam niektóre to już nie pasowały do tych nowych czasów i no, skucie ich pewnie byłoby problematyczne, bo wydaje mi się, że drewno, które tyle czasu stało na wolnym powietrzu, przeszło zimę, tą stulecia tam z przełomu, z końcówki lat 70. i tak dalej, no myślę, że to niekoniecznie było w najlepszym stanie. Ale do rzeczy. Cały ten światowid był prawdopodobnie wyrzeźbiony przez zawodowego artystę, który się taką tematyką zajmował. Ja nazwisko znam, ale nie znam imienia, więc nie bardzo chcę wymieniać, bo się boję, że po prostu nie wiem, czy, że tak powiem, nie obarczę tym osiągnięciem osoby, która tego nie zrobiła, więc mówię, tutaj niestety właśnie brakuje dokumentów i nie jestem w stanie tego zweryfikować. Natomiast to, co mogę powiedzieć z całą pewnością, to to, że światowid zadebiutował na zakończenie pierwszego rocznika, a od rocznika drugiego, czyli w lipcu 73 roku, a w 73 roku, kiedy była inauguracja roku, to ona była właśnie tam. I tutaj, tak powiem, nowe świeckie tradycje różne wprowadzono właśnie, jeżeli chodzi o tę szkołę, czyli to właśnie były te kamienie z drzewka, był światowid, taki cały obrządek. Oczywiście światowid był pogański, był słowiański. Stał się takim symbolem wywiadu. Zachowane są w materiałach archiwalnych takie nawet szkice, bo próbowano wymyśleć logo dla Departamentu Pierwszego. Ostatecznie żadne nie powstało, gdzie tam między innymi ta głowa światowida się pojawiała. Więc to było coś, co jakby gdzieś bardzo, widzę, się spodobało. Ale jak mówię, bardzo jestem ciekaw, jaka była tego geneza. No i w każdym razie tam co roku te wszystkie uroczystości się odbywały. Co więcej, w latach 80. szkoła otrzymała własny sztandar i, co też warto podkreślić, własnego patrona, dlatego że patronem od połowy lat 80. Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych był pułkownik Henryk Sokolak. Można powiedzieć, że oficer legendarny, jeżeli chodzi o wywiad PRL, to był były więzień Buchenwaldu, człowiek, który początkowo pracował w UB w Poznaniu, potem służył w wywiadzie, był szefem jednej ze szkół wywiadu na początku lat 50. Potem był rezydentem, czyli kierował działalnością wywiadowczą w Paryżu i w Berlinie. I w okresie funkcjonowania Departamentu Pierwszego został wicedyrektorem. I kiedy Witold Sienkiewicz odszedł wiosną roku 61, Henryk Sokolak był jego następcą, oficerem, który musiał się skonfrontować z tymi wszystkimi problemami, które wówczas były po ucieczkach Władysława Mroza, Michała Goleniewskiego, dekonspiracji jednostki. I on był oficerem na tyle szanowanym i lubianym w resorcie, że w latach 80. powstał o nim film dokumentalny,
który dzisiaj można zobaczyć w internecie. On był wyemitowany w ramach takiego cyklu z Filmoteki Bezpieki, który kiedyś był robiony we współpracy z IPN-em przez jedną z telewizji. I tam się cała droga jego życiorys był pokazany. No i właśnie na otwarciu tej szkoły była jego żona, on już wówczas nie żył. W każdym razie warto podkreślić, że on, kiedy został z stanowiska zdjęty, to zastąpił go Mirosław Milewski. Tam prawdopodobnie była taka historia, kiedy, że Milewski go chyba jednak po prostu jakoś, że tak powiem, wysiudał ze tego stanowiska, mówiąc kolokwialnie. Natomiast Sokolak potem był bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o dyplomację PRL-owską, to znaczy kierował w pewnym momencie departamentem niemieckim w MSZ-cie. I jak w latach 70. podjęto negocjacje z Niemcami na temat reparacji wojennych, to co dzisiaj jest takim tematem ważnym dla racji stanu państwa polskiego, to wówczas on był jedną z tych osób, które projektowały tą część rozmów dyplomatycznych właśnie z Niemcami. I pewne takie bardzo ważne spotkania były przeprowadzane bezpośrednio przez niego i wspomnianego Franciszka Szlachcica, co pokazywało po prostu, jak dużym zaufaniem władz państwa ci oficerowie się cieszyli. Także to są trochę takie dygresje, ale to pokazuje, dlaczego ten Henryk Sokolak stał się takim patronem. Nawet powstała książeczka biograficzna na jego temat, także wpajano go, że tak powiem, jego biografię oficerom jako taki wzór oficera wywiadu, takiego właśnie poświęconego tej służbie w pełni i stąd to jego bycie patronem. A co do sztandaru, o którym wspomniałem, bo tu myślę, że warto powiedzieć, bo to jest połączenie starego z nowym i trochę nawiązuje do tego, o czym mówiłem. A mianowicie, ten ostatni rocznik, jak wspomniałem, to był czas specyficzny, dlatego że wtedy, kiedy słuchacze się uczyli, w styczniu 90 roku rozwiązano PZPR. Miało miejsce dużo w ogóle symptomatycznych zmian w resorcie. W marcu 90 roku wiceministrem został Krzysztof Kozłowski i właśnie pod koniec marca roku 90 specjalnie powołana do tego celu komisja złożona z kierownictwa OKKW i jakichś jeszcze oficerów dokonała weryfikacji, modyfikacji Izby Tradycji Departamentu Pierwszego, która wtedy tam się mieściła. No i tam już dodano te różne elementy, które dodać należało, czyli jak wspomniałem i ta dwójka, jakiś wywiad AK, i tego typu informacje z historii Polski. I to był jeden z elementów. Ale z drugiej strony no, należało, jakby to powiedzieć, zmodernizować sztandar OKKW. I po pierwsze doszyto orłowi koronę, dlatego że już godło Rzeczpospolitej Polskiej było z powrotem z koroną, więc to była pierwsza sprawa. Druga sprawa, ponieważ w resorcie od stycznia 90 roku już nie wolno było prowadzić działalności politycznej, w tym sensie, że organizacja PZPR w Departamencie Pierwszym została rozwiązana i mówienie do siebie per towarzyszu miało się skończyć. Tak przynajmniej było sformułowane to po prostu normalnie w instrukcjach, jakie funkcjonariusze otrzymali. Natomiast wtedy z hasła na sztandarze honor, ojczyzna, socjalizm, zniknął socjalizm. Na jego miejsce pojawił się naród. Tu też warto podkreślić, że w tych dokumentach dotyczących zmiany programu pojawiały się takie sformułowania, że należy tą płaszczyznę patriotyczną działalności wywiadu tutaj tak bardziej pokazywać. No bo w tym momencie to słowo patriotyzm przestało mieć takie negatywne konotacje jak wcześniej, dlatego że wcześniej było kojarzone z tak zwanym nacjonalizmem, rozumianym jako patriotyzm i antysowieckość. W związku z czym w tym momencie już ten patriotyzm był dobrze widziany, więc wrócił, a na sztandarze pojawił się naród. Natomiast pewną ciekawostką jest to, że kilka lat temu ten sztandar trafił do IPN. Jest przechowywany w archiwum. Ale właśnie, on ma naszyty ten naród, ma orzeł, ma koronę. Ta korona swoją drogą wygląda trochę jednak niepasująco do głowy orła. Widać, że to jest robione potem. Ale też zmieniła się nazwa, to znaczy tam nie jest OKKW, a OSAW, Ośrodek Szkolenia Agencji Wywiadu. Czyli po prostu jest to ten sam sztandar, na którym odszyto pewne elementy, pewne literki, a doszyto nowe. Więc w ten sposób oficerowie, którzy służyli w latach 70., 80., właśnie ci z 80., bo sztandar to jest z tego okresu, i ci z 90. i chyba nawet 2000. Nosili ten sam sztandar w poczcie sztandarowym, on był obecny na uroczystościach, które tam miały miejsce, więc to jest po raz kolejny łączenie tego starego z nowym.
I pokazuje to, że w zasadzie, jeżeli chodzi o pewną ciągłość, to ona miała miejsce nawet w wymiarze symbolicznym. Dokładnie tak. To by było dobre na puentę, gdyby nie jedna rzecz, o którą chciałbym jeszcze, panie doktorze, na koniec zapytać. To znaczy świadectwa samych oficerów. Ja tutaj nie ukrywam, jestem wielkim fanem książki Filipa Hagenbecka, Zawód szpieg, gdzie bardzo dobrze to szkolenie jest opisane, bardzo szczegółowo. To jest znaczna część w ogóle, znaczna partia książki tego pierwszego tomu. Bardzo szczegółowo, dokładnie opisane życie szkoły w Starych Kikutach. No to muszę powiedzieć, rzeczywiście wspomnienia właśnie te, to jest chyba moja ulubiona książka wspomnieniowa oficera Departamentu Pierwszego, bo ona po prostu pokazuje wywiad od kuchni, w związku z czym i z tymi różnymi elementami, które wydawać by się mogło, że były błahe, ale one są z dzisiejszej perspektywy bardzo ciekawe. Natomiast... Rytuał na przykład pieczętowania szafy później na Rakowiecki, to jest kapitalne, to są kapitalne fragmenty. Tak, ale właśnie wydaje mi się, to jest może też pewna ciekawostka, ale te szafy chyba przynajmniej częściowo do dzisiaj tam są w służbach, bo wydaje mi się, że ich chyba nie wymieniano wszystkie. Może dokupiono nowe, ale wiem, że tam te stare szafy pancerne jeszcze z lat 50. potrafią być, więc to jest takie też symboliczne w pewnym sensie. Ale jakie było pytanie? Pytanie było o to, kto utrwalał wspomnienia, który z oficerów. Ja wymieniłem swoją ulubioną książkę. Tak, tak. No więc tu należy jeszcze wspomnieć o wywiadzie rzece z Aleksandrem Makowskim. Wywiadzie rzece z Piotrem Wrońskim, one bardzo dużo informacji wnoszą. Wywiadów, kilka z tych, które udzielił Wincent V. Sewerski, czyli Włodzimierz Sokołowski, było kilka. Tam się też ta tematyka pojawiała. Mniej znanym wywiadem jest wywiad z pułkownikiem Eugeniuszem Bossartem, z tym komendantem przedostatnim z okresu Departamentu Pierwszego. On jest dostępny w internecie. I wyszła też książka Piotra Pytlakowskiego, chyba właśnie pod tym tytułem, który tutaj mamy za plecami. Nie ściągałem. W każdym razie była to książka, czy jest to książka, której autor miał też okazję rozmawiać z Józefem Moskiem, z tym dyrektorem wywiadu. Chyba jedyny wywiad, tak. Tak, to jest jedyny wywiad. I no, pozostaje żałować, że i żyjący przecież cały czas Adam Krzysztoporski, że Józef Osek nie zostawili po sobie żadnych wspomnień. To jest jedyny praktycznie wywiad, a bardzo ważny, dlatego że opowiadający o tym, jaka była geneza, w ogóle sama myśl tworzenia tej szkoły. I my tego w żadnych dokumentach nie mamy, a to jest właśnie tam. To pokazuje, że te wspomnienia potrafią być bardzo cenne. Natomiast muszę też powiedzieć jedną rzecz, że wydaje mi się, że to, że o tych Kikutach możemy tyle przeczytać, wynika z tego, że to było po pierwsze duże przeżycie dla tych oficerów. To jednak było też coś takiego, co formowało pewną grupę towarzyską. Dlatego, że ci oficerowie się poznawali, potem niejednokrotnie służyli gdzieś razem, brali udział w jakichś operacjach, to tworzyło pewną więź, trochę na zasadzie, jak to kiedyś było, kolegów z wojska, więc trochę było to coś tego typu, ale też mam takie wrażenie, że oficerom jest dużo łatwiej opisywać, jak się uczyli w Kikutach, niż pisać o swojej działalności w Departamencie Pierwszym. Dlatego, że ta działalność bywa takim tabu, takim czymś, o czym oni po prostu mówić nie chcą. Natomiast opowiedzenie o tej kuchni, może to źle zabrzmi, ale nic ich nie kosztuje, w tym sensie, że to nie jest coś takiego, co oni czują, że powinni chronić, bo wiedzą, że mimo wszystkich zmian, które były, ale to jest już pewna przeszłość i że w gruncie rzeczy i nawet ci ludzie, którzy tam wtedy byli wykładowcami i tak dalej, to już jest po prostu historia. No i w sumie fajnie, że tego typu rzeczy wychodziły. Jak zawsze można powiedzieć, że chciałoby się, żeby tego było więcej. No i dla mnie jako historyka to była ciekawa rzecz, jak w ramach pisania swojej książki pisałem rozdział o kadrach i szkoleniu, gdzie mogłem sobie z jednej strony przestudiować te materiały archiwalne, które się zachowały, jest ich w sumie sporo, właśnie z tymi wspomnieniami i w ten sposób czasami można przepleść narrację nie tylko cytatami z dokumentów, ale cytatami ze wspomnień, jakimiś anegdotami, które tam się pojawiają. Są to bardzo ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś książki się ukażą, które będą nam zdradzały tajemnice Kikut i tajemnice Departamentu Pierwszego. Potem była słynna afera z więzieniami CIA. Nie jesteśmy w stanie już o tym mówić i rozmawiać, gdyż to są rzeczy, które w zasadzie o nich tylko tyle wiemy, ile wiemy z przekazów dziennikarzy czy polityków. Nie wiem, jaka jest dostępność, nie sprawdzałem tego nigdy, przyznaję się do akt ze sprawy, ale pewnie też są utajnione. Ale też
jeden z absolwentów, pan Piotr Wroński, był krytyczny do koncepcji już Kinkut w trzeciej RP. Zresztą były szef agencji wywiadu, jeden z byłych szefów agencji wywiadu, Grzegorz Małecki, w swojej książce W cieniu też podważa sensowność kontynuowania tej szkoły, żeby robić jednak te zajęcia bardziej takie mobilne w mieście, w zupełnie innym miejscu. I no, obaj przynajmniej twierdzą, że ta idea tego typu szkolenia się wyczerpała. Ja powiem w ten sposób. MSW, myślę, że nie sam departament pierwszy wyłącznie, ale całe MSW było chyba zszokowane tym, kiedy doszło do ucieczki absolwenta pierwszego rocznika Kiejkut, czyli Andrzeja Kopczyńskiego, wówczas porucznika. On był, jak to mówi się, na roku właśnie z Gromosławem Czempińskim, z Aleksandrem Makowskim. Natomiast on w 76 roku nie wrócił ze stażu językowego w Niemczech zachodnich. Oddał się do dyspozycji zachodnich służb. No i to był kataklizm, dlatego że to był oficer, który znał cały ten nowy system szkolenia, mimo że szkoła wtedy jeszcze była wykańczana pod względem właśnie wyposażenia i tak dalej, ale po prostu cały ten system był mu znany. To, o czym nie wspomniałem, a co jest bardzo ważne, wprowadzenie nazwisk legalizacyjnych w wywiadzie, czyli tego, że oficer miał swoje prawdziwe nazwisko, ale ucząc się w szkole występował pod nazwiskiem przybranym, tak zwanym nazwiskiem legalizacyjnym, które to potem nazwisko było jego głównym nazwiskiem w resorcie, to znaczy on się podpisywał tym przybranym nazwiskiem pod dokumentami. On był w stanie rozpoznać swoich kolegów wzroku i niektórych oficerów, których poznał w centrali. Znał topografię ośrodka, w związku z czym uciekając na zachód, można powiedzieć, że podzielił się tą wiedzą z zachodnimi służbami, dla których lokalizacja OKKW przestała być jakąkolwiek tajemnicą. Nie był to zresztą jedyny oficer, który był absolwentem Kiejkut, który uciekł, dlatego że w latach 80. było kilku innych. Jerzy Sarosiek, Ryszard Nosek, Ryszard Widerski, oni byli z różnych roczników. W każdym razie byli to oficerowie, którzy tę szkołę skończyli, w związku z czym Amerykanie dysponowali naprawdę bardzo precyzyjną wiedzą na temat tego ośrodka. I nie wspomniałem o tym, a to też wydaje mi się dosyć ciekawe. W 90 roku w departamencie pierwszym zastanawiano się, co to też z tymi Kiejkutami będzie, jak będzie przebudowa służb. Kierownictwo wywiadu bardzo bało się tego, że straci ten ośrodek. Obawiano się, że on może w ogóle zostać oddany jakimś cywilnym instytucjom, bo warto podkreślić, że te obiekty szkoleniowe MSW i SB, czyli Akademia ASW Legionowa, szkoły partyjne i tak dalej, no ich los był niepewny i niektóre z tych obiektów zostały oddane uczelniom. Stąd właśnie wspomniana europeistyka w ASW, czy na przykład taka szkoła partyjna przy ulicy Długiej, to jest bodaj Wydział Ekonomii dzisiaj Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z czym oni mieli prawo się obawiać tego, że stracą te obiekty. A poza tym było w ogóle pytanie, co będzie dalej. I ponieważ proces typowania ludzi do szkolenia trwa, to kiedy był rok 90, zdecydowano już tak ostatecznie, właśnie pod koniec 89, że ten następny rocznik będą ci oficerowie typowani, ale że będzie się ich szkoliło indywidualnie, bo po prostu nie wiadomo, czy ta szkoła będzie dalej funkcjonowała. I na sam koniec właściwie tego ostatniego rocznika, to było bodaj 15 czerwca 90 roku, na zakończenie roku przyjechali ludzie już z tej nowej ekipy. Tam był Andrzej Milczanowski, nie jestem pewien, czy był Krzysztof Kozłowski, czy nie, natomiast tam był Wojciech Brochwicz, chyba Bartłomiej Sienkiewicz, no generalnie ta ekipa, która potem była tym głównym zapleczem ministra Kozłowskiego i Milczanowskiego. Też człowiek, który wprowadzał zmiany w UOP-ie, to też jest taka legenda, że Piotr Niemczyk jest na przykład absolwentem OKKW. Powiem tak, nie mam takiej wiedzy. Jeżeli jest, to nie w okresie funkcjonowania Departamentu pierwszego MSW, dlatego że no, te nazwiska są znane i tu mogę jakby z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w tamtym okresie nie był tym absolwentem. Natomiast no, przyszłość ośrodka okazało się, że była dalej. To znaczy w związku z tym, że kierownictwo, można powiedzieć państwa, zdecydowało się na to, że rewolucji w wywiadzie i kontrwywiadzie nie będzie, w ten
sposób ośrodek nie został zlikwidowany i on od pewnego momentu zaczął działać z powrotem. Ja już tutaj nie mam wiedzy, jak to konkretnie wyglądało. Natomiast no, takie historie a propos tego, że to miejsce należałoby zmienić, gdzie się uczy oficerów, oczywiście się pojawiały. Piotr Wroński formułował to właśnie Grzegorz Małecki i generalnie to się pojawiało właśnie ze względu na to, że to miejsce jest po prostu wszem... Przezroczyste. Wszystkim jest znane i w związku z tym no, jest to zawsze jakieś ryzyko związane z konspiracją własnych aktywów, własnych ludzi i tam. Natomiast z drugiej strony no, jest to obiekt unikatowy. I trudno powiedzieć, jaka będzie jego przyszłość. No tak naprawdę, nie wiem, to już jest kwestia obecnego kierownictwa służb, kierownictwa państwa, jak ono chce, żeby to wszystko funkcjonowało. W każdym razie, no miejsce to jest dzisiaj tak sławne, że w zasadzie, jeżeli ktoś się interesuje wywiadem, służbami w Polsce, no to na hasło Kiejkuty, to od razu doskonale wie, gdzie to jest i tak dalej. Myślę, że Kiejkuty są bardziej znane niż szkoła w Szczytnie. Policyjna, tak. Policyjna, więc to pokazuje, do czego doszło, kiedy w przeszłości było to tak, że właśnie ten wyjazd do Szczytna rzekomo to była legenda dla ludzi w OKKW, no bo chodziło o to, żeby wobec rodziny tego nie zdekonspirować, wobec znajomych, no to się mówiło, że się jedzie tam, jak się było funkcjonariuszem, że się jedzie na przeszkolenie do Szczytna, do Legionowa rzekomo, na jakieś przeszkolenie wojskowe czy gdzieś, a właśnie jechało się do Kiejkut. No i właśnie, jak mówię, no, Szczytno wtedy było takim zapleczem, też dla szkoły, jeżeli chodzi o takie wsparcie czasem logistyczne. Poza tym tam też port lotniczy w Szymanach, też taki w sumie mały, ale jednak. On też zapewniał możliwość szybkiego przemieszczania się. To jeszcze nie powiedziałem, no tam było nawet lądowisko dla śmigłowców na terenie OKKW, także tam po prostu niczego nie brakowało. No i tam też przylatywały czasami albo przyjeżdżały różne ciekawe osoby, oficerowie bardzo ważni w różnych służbach, nawet słynny Markus Wolf z wywiadu wschodnich Niemiec miał tam okazję być, także tu i takie sytuacje miały miejsce. Natomiast też pewną ciekawostką jest to, że sam ten teren był podzielony na takie dwie strefy i była też strefa, do której słuchacze nie mieli wejścia. Tam były takie dwie wille. Jeżeli to się nie mylę, ponieważ nie jestem pewien, czy właściwie to interpretuję, one chyba miały kryptonimy Jasi Małgosia, czyli tak jak był kiedyś taki film dla dzieci w telewizji. I one służyły po prostu do szkolenia w trybie indywidualnym, zarówno ewentualnie niektórych tych ludzi z samego ośrodka, czyli tych kursantów, jeżeli jakieś jeszcze specjalne zadania im poruczono. Na przykład właśnie wspomniany Piotr Wroński twierdzi, że tam był szkolony z pewnych umiejętności, jakby ponadprogramowych. Z drugiej strony w tamtym miejscu też bywali szkoleni niektórzy nielegałowie oraz tam były podejmowane delegacje zagraniczne, żeby po prostu miały takie, taką, były willa generalnie przygotowana troszeczkę na zasadzie takiej małej Magdalenki na potrzeby wizyt. W związku z czym to jeszcze była taka ciekawostka i tam obok tego był taki maszt specjalny, dlatego że Departament Pierwszy od drugiej połowy lat 60. cały czas prosił kierownictwo resortu o to, żeby mieć własną taką bazę do radiołączności, dlatego żeby mieć kontakt po prostu z własną siecią, nie za pośrednictwem infrastruktury MSZ-owskiej. I właśnie tam to zbudowano, także no to był obiekt o rzeczywiście bardzo, bardzo dużym znaczeniu dla wywiadu pod bardzo wieloma kątami. Także dzisiaj możemy zobaczyć w internecie troszeczkę, jak to wszystko wygląda, przynajmniej na podstawie tych jakichś zdjęć lotniczych, to co tam dziennikarze podocierali. No ciekawie się to dzisiaj ogląda, zwłaszcza jak się czyta te stare dokumenty, ogląda stare zdjęcia, można to sobie porównać. Jeszcze warto tylko przypomnieć, że ośrodek w Magdalence, gdzie toczyły się rozmowy przed obradami Okrągłego Stołu, też należał do Departamentu Pierwszego. O, no nie, zależy który, dlatego że w Magdalence w sumie to były dwa obiekty. Jeden należał do wywiadu, a drugi do kontrwywiadu. Który należał, czy inaczej, czy w tym, który należał do wywiadu, toczyły się rozmowy? Wydaje mi się, że tak, dlatego że mamy zdjęcia i no problem polega na tym, że ten ośrodek Departamentu Pierwszego jako Departamentu Pierwszego nie jest specjalnie mocno obfotografowany, więc był taki moment, kiedy miałem wątpliwości, która to w zasadzie była Magdalenka, ale jednak to była ta Departamentu Pierwszego, tak jak dzisiaj myślę. Wiem, że to powinienem twierdząco odpowiadać jako rzekomy znawca i tak dalej, ale przyznaję się do tego, że są takie sprawy, w których po prostu człowiek nie do końca ma pewność. Natomiast w tym przypadku, no to
wydaje mi się, że to jest raczej chyba jednak jasne. A czy mówimy, panie doktorze, do czego już czysto operacyjnie, czy też administracyjnie był potrzebny departamentowy ośrodek w Magdalence? To ja powiem tak. Najpierw to był ośrodek w Konstancinie, dlatego że był obiekt Konstancin, który przez kilka lat, na początku lat 70. był wykorzystywany dla właśnie przyjmowania wizyt zagranicznych, szkolenia indywidualnego. Czasami tam się odbywały jakieś spotkania po prostu kierownictwa, które się nie za bardzo mogły odbywać albo nie powinny się odbywać w siedzibie resortu. W związku z czym najpierw to było w Konstancinie, potem departament przekazał ten obiekt Borowi, w sumie w Chylicach. I to był ten budynek, w którym potem w stanie wojennym przez pewien czas był Lech Wałęsa i Kułaj, a natomiast jako internowani. Natomiast wywiad zaczął budować swój obiekt Magdalenka w Sękocinie Starym w latach 70. i on właśnie służył temu celowi, czyli żeby po prostu mieć takie miejsce, gdzie będzie można podjąć delegacje zagraniczne, zaprosić jakichś specjalnych gości. I jak ten ośrodek otwarto, to tam się odbyło takie spotkanie międzynarodówki wywiadowczej pod patronatem KGB, gdzie po prostu szefowie służb krajów bloku, czyli i z NRD, i z Węgier, i z Bułgarii tam się spotkali. I co jakiś czas takie spotkania były w różnych krajach bloku i wtedy właśnie Magdalenka zadebiutowała, tak w sumie można powiedzieć. Niestety nie mamy żadnego zdjęcia z tej uroczystości. To jest taki paradoks, że mamy zdjęcia z tego, jak podobna impreza miała miejsce w Moskwie, a nie mamy tutaj z Magdalenki. No ale niestety nic na to nie poradzimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim państwa gościem w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii był pan dr Witold Bagiński, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, autor monografii o Departamencie Pierwszym MSW, licznych artykułów i publikacji na temat służb specjalnych PRL-owskich. Dziękuję bardzo.